Kruszczanka to mała wieś w gminie Siedra, położona 20 km na południe od Krakowa. Jest to szkoła podstawowa, zabytkowa kapliczka i remiza OSP, wybudowana w latach 60. ubiegłego stulecia. Organizowano w niej liczne zabawy taneczne i wesela. Z biegiem lat życie towarzyskie zaczęło zanikać i pomieszczenia strażnicy świeciły pustkami. Zastanawiano się, co zrobić, żeby strażnica znów zaczęła tęsknić życie. Padały różne propozycje, z których niewiele wynikało. W końcu druh na OSP i nauczycielka tejże szkoły podstawowej, Ewa Rozwadowska, rzuciła pomysł, aby wykorzystać teatr jako narzędzie do ożywienia tego miejsca. Bazując na kilkuletnich doświadczeniach w organizacji przedstawień szkolnych z udziałem najpierw dzieci i młodzieży, a później również osób dorosłych, pani Ewa zaczęła organizować próby w strażnicy. Strażacy już wcześniej chętnie pomagali w przygotowaniach scenografii do spektakli wystawianych w szkole uczące, a teraz wcielili się również w rolę aktorów. W ten sposób w 2017 roku została założona nieformalna grupa teatralna Płomienie Kultury, która obecnie działa pod patronatem Ochotniczej Straży Pożarnej w Łuczance. Grupa ta przygotowała projekt pod tytułem Teatralne ożywienie strażnicy i złożyła wniosek w konkursie Działaj Lokalnie 2018. Otrzymał on najwyższą ocenę komisji konkursowej, a uzyskane dofinansowanie pozwoliło zrealizować przedsięwzięcia z większym rozmachem. Cele projektu zostały osiągnięte z nawiązką. Sala strażnicy przestała świecić pustkami. Tutaj odbywały się próby, spotkania organizacyjne, nawiązywały się nowe przyjaźnie i powstawały nowe inicjatywy. Zakończenie projektu nie ograniczyło spotkań i przygotowań do kolejnych przedsięwzięć. Przedstawienia nie tylko służą integracji społeczności lokalnej, ale są też częścią działalności charytatywnej na rzecz ciężko chorych osób. Telewizja internetowa ITV Myślenice wyeliminowała 3 reportaże o działalności grupy, pozyskując w ten sposób rzesze nowych sympatyków.